ale mi pojechaliście moją cyfrową mordę, którą zaprezentowałem wam w poprzednim odcinku. No ale co mam zrobić, tak właśnie wyglądam, albo przynajmniej apka z NBA 2K twierdzi, że tak właśnie wyglądam, więc damy radę, wierzę. Tym bardziej, że no, w poprzednich edycjach, nie ma co ukrywać, mieliśmy o wiele brzydszych zawodników. Z tej strony Keep the Beat, to jest kanał o koszykówce i dziś rozpoczynamy Weekend Gwiazd, ale zanim do niego przejdziemy, ostatnie sekundy spotkania z Philadelphia 76ers, gdyż po tym meczu doszło do konwersacji z Benem Simmonsem. What's up, Ben? Yo, yeah, what's up? Prospect. What's this, man? Australian football. Football? Footy, AFL, you know? I no. thought you said that you were going to make me a better basketball player. What is this? This is a lot. You just got to, you know, just go with it. Just go with it? Yes. I mean, it just gets you better. Hand-eye coordination. Okay. So how do I do it? You just got to, like, put your hand in the fist and then kind of, like, punch it. Like that? I mean, it's close. It's not the best I've seen, but it's not, you know, the worst. Okay. So, man, I heard that you had some exotic pets, right? Yeah, I got a ton. I got a dingo. Dingo? Yeah. You know those dogs from Australia? Yeah. Don't those eat children? I mean, yeah. Okay. I mean, most I ever had was a fish. What was his name? Frisky. Frisky? Yeah, he was a goldfish. What happened to him? He died. My cat ate him. You got a cat too? Yeah, but she choked on the goldfish, so. 2-1, that's crazy. Yeah. Fajna scenka, mi się podoba. Anyway, lubię taki humor, taki wiecie, nieśmieszny. Okay. Wait, so just... Jestem koneserem dowcipu. Yeah, yeah, you got it. Przenosimy się do Weekendu Gwiazd i rozpoczynamy go meczem drużyna ze świata versus drużyna USA. Jakie są składy, wszyscy dobrze widzą, ale najbardziej szokujące jest to, że oczywiście nie ma mnie w pierwszej piątce, mimo że tam publika cały czas macha moją podobizną na trybunach. No ale już jestem i gramy. Te stroje są takie całkiem fajne, przypominają mi troszkę stroje retro, jeszcze za czasów, gdy Lakersi grali w Minneapolis. Przed chwilą miałem tragiczną stratę, tutaj już wybijam piłę, niestety nie do końca poszło. Fade away, nie wyszedł, mamy zbiórkę, ciśniemy do kontrataku. Piłka idzie na lewą stronę. Bam Adebayo, podanie do Trae Younga, ale ja tu zbiegam na lewą stronę, rzut za 3! Papuccino siedzi, na dzień dobry, pierwsze punkty. Sadi Osman. Sadi Osman wbiegł mi prosto w nogi. Mamy przechwyt. Podanie kozłem. Trae Young z pół dyszki. Dziwny, koślawy rzut, ale są punkty. Wychodzimy na prowadzenie. 16-15. Manu kontra Dillon Brooks, ale jednak oddaję na postęp do Lauri Markkanena. Wracam. I... tak jest! Udało się! Szarża! Cheese przepotworny, ale właśnie przechwyciliśmy piłę. Zasłona, zasłona, zasłona i ścinamy na prawą stronę, ale Trae Young jest niekryty. Aż mi tutaj krzyczał, I'm open. Jaren Jackson Jr., zawodnik z Memphis Grizzlies, oddaje piłkę, nie ma już pomysłu na tą akcję. Pato rzut, który wpada. Wow. Zobaczcie na to czapsko, o tak. Kozioł za plecami. No, nie do końca płynnie. Ale, okej, okay, udało mi się ominąć. Zielone, tak jest. 9. punkt. Zróbcie mi miejsce, panowie. Gramy izolację. Tak jest. Koziołek, koziołek i idziemy na prawą stronę. Pyk, zielone. Wpada to. Remis i 4 sekundy do końca. OG Anunobi oddaje do Dillona Brooksa i dostaje czapę. Tak jest. Smakowało. Jak to przeszło, ale była czapa pod koszem. Jednak była dobitka również. Tracimy 3 punkty. 36-33. Trae Young, daj mi piłkę. Ja tu rozgrywam. Ty będziesz rzucał, okej? Okay? No uciekaj stąd. Uciekaj mi stąd.
Dobra, ścinam pod kosz. Ścinam pod kosz, ale jup! O kurde, jakie pato. Nie, no tak, to nie miało tak wyjść. Już mi się Gatorade świeci, ale ja tu wracam do... Jaki bad block attempt? Jest. Trzeba wziąć czas. Bogdan Bogdanowicz, oddanie do Cedi Osmana. Tutaj cały czas Luka Doncic mi ucieka, ale zdążyłem do niego dobiec. Szkoda, że nie było czapy, ale good shot contest, niech będzie. Idziemy do kontrataku. Pyk, spowolniony ten dwutak, taki pseudo Eurostep. Rzut przez ręce, no way, moja zbiura, dawaj. Podanie do Markusa Younga, który to trafia jeszcze z faulem. Markus Young, kto go w ogóle jeszcze pamięta? Brakuje trochę tej fabuły, jak się przechodzi do NBA, prawda? Young wcześniej był taką istotną postacią w całej historii, a przechodzimy do NBA i nagle pyk, nie ma scenariusza, nie ma nic. Dobiegam do niego. Bez kontestu? Powinien być kontest. Dobra, nie było zbiórki, ale wygrywamy 52-47 i tak to się właśnie prezentuje. Kto jest głównym kandydatem do debiutanta roku? Oczywiście, że Manu. Luka Doncic na trzecim miejscu, Trae Young na drugim. Obrona bardzo blisko stoi na trójce, więc mamy przestrzeń pod koszem. Markus Young daje mi właśnie pięknego alejupa. Nie no, ślicznie. To mi się rzadko zdarza, więc się cieszę. Cedi w obronie. Trzeba go pocisnąć. Trzeba go trochę pocisnąć. Naskok, faul. Okej, mamy rzuty osobiste. Cedi jest szokowany. No kurczę, jak to mógł być faul? No był. Cedi, to był faul. Rzuty osobiste. Pyk, pierwszy wpada. I drugi. 21 punktów i takeover. Bang! Czapa! O tak! No, Cedi nie ma w tym meczu ze mną łatwo. Idziemy pod kosz. Wymuszamy faul. Nie wpada. Okej, mamy kolejne dwa rzuty. 10 punktów do przodu. Frank Ntilikina. Dobrze to czytam? O, dobra. Dobra, faul. Faul i już mnie nie wpuści ani na sekundę w czwartej kwarcie. Ale wygrywamy to spotkanie 92-83. I nie pytajcie, czemu gram w drużynie USA, skoro mam w grze wpisane polskie pochodzenie. Najwidoczniej jest to jakiś błąd, nie mam pojęcia. A na sam koniec jeszcze spójrzcie sobie, jak pięknie zostałem przez Tukeja oszukany. Zero my pointsów. Dobrze, że przynajmniej VC otrzymałem. Ale 11 tysięcy fanów to jest jakiś śmiech na sali. No nic, tyle na dziś. Do następnego razu będzie konkurs sadów oraz będzie mecz gwiazd. Trzymajcie się, hej! Jeśli chcesz dołączyć do grona moich patronów, kliknij w logo Patronite widoczne na ekranie. Pozdrowienia dla patronów specjalnych Radosława, Tomasza, Cezarego oraz dla dwóch Mateuszów. Cześć!